konflikt na tej innej. Na tej Polsce. Ale to jest sprawa na odmianę innej. Pojawiają się takie komentarze. Dyplomacja, mamy słabą dyplomację, bo coś się nie udało, prawda? Bo nie udało się zatrzymać Putina. To samo mówi się o Europie. Europa ma słabą dyplomację. To nie tak. Mamy dyplomację profesjonalną i myślę, że ona nie jest może najlepsza, ale nie jest najgorsza. Jest bardzo przyzwoita, jest bardzo przyzwoity gość służby zagranicznej naszej. Tylko oni są, polska dyplomacja jest słaba słabością państwa polskiego. Jeżeli dyplomata za sobą ma silne państwo o bardzo wyraźnie zdefiniowanej racji stanu, jako osoba zajmująca się sprawami międzynarodowymi, może mi powiedzieć, jakie mamy interesy, jaka jest polska racja stanu? No to chyba sami politycy, którzy nami rządzą, tego nie wiedzą. Oczywiście, że nie wiedzą, bo się nad tym w ogóle nikt nie zastanawia. Od czasu profesora Skubiszewskiego, który jako po wojnie, jako pierwszy ekspert Izraeli w 91 roku, powiedział, czy nawet 90 roku, czym jest Polska racja stanu. Od tamtej pory nikt się nad tym nawet nie zająknął. Bo ja mam wrażenie, panie profesorze, że my nie myślimy, znaczy polscy politycy nie myślą o tym, jaka jest racja stanu, tylko jaki jest stan racji i czyja jest ta racja. Ale niestety to jest cecha, nie będzie trochę szersza tej postpolityki, że polityk myśli tylko o jednym. Jak przeprowadzić się chore elekcji? Jak zostać ponownie wybrany? To jest cały horyzont polityków, nie tylko polskich. Polityków europejskich i światowych. To teraz na koniec, żeby tak trochę ocieplić, żeby było pozytywnie, to mam dla pana bardzo ładną definicję dyplomacji. To człowiek, który pamięta dzień urodzin kobiety, a zapomina rok, w którym się urodziła. No, to ładne, to ładne, ale tu znów trochę traktujemy dyplomatę jako takiego eleganckiego dżentelmena, czy damy. Który kręci, jest niezwykle wytrwały, to prawda, że kręci, ale to nie jest podstawowa funkcja dyplomacji. Podstawową funkcją dyplomacji jest reprezentowanie interesów własnego państwa i przygotowanie gruntu pod decyzje, które podejmują politycy. I w sytuacjach groźnych użycie całego swojego instrumentarium i perswazji, żeby doprowadzić do powrotu harmonijnych stosunków, czy ustanowienia harmonijnych stosunków. Z tym, że znów powtórzę to jeszcze raz. W dzisiejszych czasach, kiedy politycy spotykają się non-stop, ciągle, cały czas ze sobą, no ta funkcja dyplomaty, politycy zawłaszczyli część zadań, które wypełniały przez dyplomatę, polubili te zadania i pewnie ich nigdy nie oddadzą. Także przed nami jest chyba jakaś nowa wersja, nowa wizja dyplomacji. Czyli zmierzch dyplomacji? Nie, zmiana formuły. To, co my nazywamy second term dyplomacją, czyli czasami, mówiąc trochę, zawężając dyplomacją publiczną. Czyli to już nie MSZ, nie profesjonalny dyplomata, tylko komunikacja między różnymi grupami społecznymi, samorządami, NGO-sami. Czyli społeczeństwo, jakby rozwój demokracji powoduje, że my już potrzebujemy profesjonalnych dyplomatów, ale główna linia rozgrywa się gdzieś nie na graje przez inne podmioty. To, co robi na przykład Polska Akcja Humanitarna w wielu obszarach, jest dużo bardziej efektywne i przynosi lepsze rezultaty niż to, co robi profesjonalna dyplomacja. Prezydenci miast, przywódcy regionów, marszałkowie naszych województw podpisują traktaty międzynarodowe, umowy z innymi regionami, które mają duże konsekwencje i polityczne, i ekonomiczne. I to jest dzisiejsza dyplomacja. Ja tym wszystkim mówił profesor Ryszard Żółtaniecki. Także Sikorski jest najlepszy. Tak. O Jezus.
Nie, nie, ale ciekawie oni rozmawiali, że nie byli tacy zarozumiali, agresywni w mówieniu, tylko tak spokojnie, wiesz, a jak pan myśli, a co, pani profesor. Także to było takie fajne, takie naturalne, z nienarzucaniem. Ja nie lubię, jak ktoś coś narzuca, no bo to byłaby agresja. Mówili tutaj, że pierwszej wojny, proszę ciebie, miało nie być, a była. No to właśnie, to podobnie tutaj też, że wojny ma nie być, a to sekunda i wiesz, wszystko wisi i nie wiadomo, jak to się mogłoby zacząć nawet. Nagle, że to nie ma, wiesz, gwarancji, że będzie czy nie będzie, ale to jedyny plus, co z tej dyskusji wynika, że ta dyplomacja rosyjska jest taka, że oni nastraszą i się wycofają. No to też jest pozytywne, bo wiesz, bo niech sobie się tam wycofują, wiesz, ale jakie oni tam korzyści z tego będą mieć, jak ich oligarchowie zbaranieli, są podcięci, proszę ciebie, nie mogą nic załatwić w świecie. Tak. Radio Tok FM Extra, witam państwa serdecznie 19 maja 2014 roku. Powietrze mamy z praktykiem, takie południe warszawskie, śmierdzące, ale jeszcze żyjemy. Państwa serdecznie w Radiu Tok FM Extra dzisiaj 19 maja już 2014 roku. Nie ma księgi należności i zobowiązań. Proszę Państwa, tym są ludzie, którzy prowadzą jakieś interesy. Czy możliwy jest wniosek, w którym by nie było zapisywane przychody osób? Czy to wszystko, co się ciągnie poprzez post pierwszy, a potem drugi, jest przykładem takiego wniosku, w którym nie ma księgi zobowiązań i należności państwa? Natomiast kiedy ta sprawa się jakoś ujawniła, wiedział o niej od początku gór polskich, tutejszych finansistów, pan Balcerowicz, to był wreszcie po bardzo ostrej szarpaninie sprawa została przekazana prokuraturze w 1991, to sprawą na poziomie wtedy co najmniej 50 miliardów dolarów, powtarzam, 50 miliardów. Dlatego podkreślam, że taka pani Bikont, która się u mojej przyjaciółki uczyła kiedyś arytmetyki, bo nie miała możliwości, myliła miliardy z tysiącami w gazecie wyborczej w odpowiednim czasie. A przejść rzędu wielkości to nie grało roli. Natomiast sprawą karną FOS-u zajmowało się na początku pół prokuratora, czyli pan Janusz Kalbas poszedł sobie na urlop i jakiś bardzo miły pan z Radomia, który mieszka na ostatnim piętrze tutaj na krakowskim przedmieściu, w takim pokoju z oknem zabitym dyktą, na płotach. I wtedy już wiedzieliśmy, że za tą sprawą stoją GRU, czy tam tak zwane służby szpiegowskie obce, bo inaczej niemożliwe byłoby takie traktowanie własnych kilkudziesięciu miliardów. To miliardy były wtedy. Zaraz Państwu powiem, o co naprawdę chodzi w sprawie. Poza najpierw to takie drobiazgi, kolory lokalne. Kolory lokalny jest jeszcze taki, że na początku niektórzy żurnaliści nie wiedzieli, że o tym nie można mówić. I na przykład pani Elżbieta Jaworowicz kilka razy nas przepytywała. Otóż
Dowiedziałem się po jednym nagraniu w studio, że proszę pana, no nie będziemy mogli niestety, bo Miecio powiedział, że pana to nie można puszczać. Ostatni program na temat FOZ-u, w którym już była pani Gronki, była już, żeby twarz trzeba było jej telewizji robić, i wtedy w czasie, kiedy ja podawałem argumenty na temat FOZ-u, to znaczy ruszałem gębą, to leciała muzyczka, bo to było nagrane na setkę i jakoś musieli wyłączyć głos, bo Miecio nie pozwolił, żeby o temat, na temat FOZ-u mówić. Wtedy, to znaczy jeszcze za życia Michała Holzmana, który, jak państwo wiedzą, 3 miesiące zdążył to wszystko, co w tym testamencieśmy opublikowali, to wszystko zdążył odkryć. 3 miesiące pracy w NIK-u. Więc za jego życia jeszcze wpisałem do pana prezydenta memoriał z maja 91. Otóż ten memoriał to miał właśnie na 1500 po zamordowaniu Michała Holzmana, który zginął wreszcie 18 lipca 91, pytam pana Gromana, który był tym ministrem, pana Wałęsy, ależ pan nie żył, czy pan to dał prezydentowi? No się tam nie dałem, tak, ale nie pan, pan nie czyta. To wie pan, ja spowodowałem, mówi pan Jerzy, że sekretarka przeczytała panu prezydentowi streszczenie tego panów memoriałów. W każdym razie mówi, że oceny i podejrzenia uzasadnione cząstkowymi dokumentami wskazują na ogólną sumę straconych przez Skarb Państwa walorów rzędów dziesiątków miliardów USD. Naprawdę to było 50 miliardów wtedy, w 1991. Więc żądamy, by nadzwyczajne zbadanie węzła tych spraw przez służby takie, jak jednocześnie prokuratura, policja, WOT, NIK, Izba Skarbowa, specjalnego pomocnictwa i coś takiego. Bo sposób rozwiązania tej sprawy może zdeterminować los Polski na wiele pokoleń. Otóż to przeczytała dziewczyna panu Wolkowi i nic, jak wiadomo. I wtedy dopiero rozpoczęła się ta zabawa w prokuraturze, właśnie na dwóch prokuratorach. Był jakiś czas, kiedy przez 7 lat cofnięto te dokumenty z prokuratury i eksperci przez 7 lat znowu blokowali. No i wiedzą państwo, że już są takie trudne rzeczy, że uznanie sędzia Barbara Fidu się tą sprawą zajęła, ale kiedy już była bliska tego, żeby musieć rozwiązać sprawę w Polsce, chodzi o kopnięcie na ministra, to są te detale nieistotne. Istotne jednak jest to, że ci panowie, którzy się naprawdę zajmowali sprawą Fosu, ludzie, o których później bardzo szybko się dowiedzieliśmy, że byli majorami czy pułkownikami służb informacji wojskowej, jak Janusz Sawicki, Janusz Rosati, który był szefem czy wiceszefem Rady Nadzorczej Fosu, byli również tzw. Dariusz Tytus. Chodzi o towarzysza Przydzielskiego, który z tego co wiemy był wysokim, no był Rosjan w ogóle posłem, ale był wysokim oficerem informacji wojskowej. Ale dla panów Lazu został tajnym współpracownikiem Ubecji. No, żeby to nie było, że on jest jakiś tym specjalny. Byliśmy, mieliśmy z przystawą współautorem proces cywilny ze strony Dariusza Tytusa i Uniwersalu, który był inwestycjonem, przez 13 lat. Skończył się ten proces podobno w tym roku, ale nie wiem, bo w roku nas niejącego lat się nie dostało jeszcze. W każdym razie proces trwał 13 lat i pytam pana ostatnio, to znaczy przed rokiem, pana ministra Zbigniewa Ziobro, co pan zamierza zrobić w sprawie sądowe, prawdziwe straty polskie, Polski, które są oceniane przez ekspertów na 50 miliardów w roku 90. Pytam również, czy znany jest panu ministrowi fakt, że mózg tworzył Dariusz Tytus, nazwisko najpewniej jak Janusz Sawicki, wysoki oficer informacji wojskowej, dla kamuflażu i ułatwienia rabunku został TW, tajnym współpracownikiem Wydziału Pierwszego Departamentu Drugiego MSW, wygroszę pseudonim Krawiński. Otóż istotne dla obecnej chwili jest to, z ministerstwa pana Ziobro dostałem odpowiedź. Szanowny pan, zwyczajny profesor, nawiązując do pisma, uprzejmie informuję. Ministerstwo Sprawiedliwości nie prowadzi korespondencji z poszczególnymi obywatelami na tematy ogólnospołeczne i ogólnoprawne. I podpisał naczelnik magister Paweł Adamczyk. Pytałem oczywiście również pana ministra, już poza sprawą FOZ-u. Czy prawdą jest, że tak zwany kierowca tira, który wymordował rodzinę europosła Filipa Adwenta i zamordował dwóch filmowych podróżnych, został wypuszczony przez prokuraturę na wolność. Czy ten sam scenariusz, egzekucja ważnych, a niewygodnych osób przy użyciu wzmocnionego tira, stała się już polską specjalnością?
Ten człowiek mieszka, jak wiemy, pod Puławami, doskonale się miewa i natychmiast po tym morderstwie 6 osób, świadomy, znaleziony amfetaminę, został przez sąd w Radomiu wypuszczony. I żyje bezkarnie pod Puławami. No. Otóż przypominam, że w związku z POS zginęło 7 lub więcej osób. Zawsze byli to nieznani sprawcy, a potem umorzenia. Tytuł rządowe i sądowe się zmieniają. Odpowiedź, czy to się jej brak, na to podobne pytanie, zostanie jednak zważona i zapamiętana. Bo Fosta afera afer i jej finał ma wagę historyczną. Muszę to w imieniu moim paru ludzi, którzy w typowym sposobie uniknęli egzekucji, a także w imieniu tak zwanej opinii publicznej. I na to jest ta odpowiedź, którą Państwu przeczytałem pana Matyska. Otóż, ponieważ sprawa Fosu rzeczywiście z pierwszą aferą tak brutalnie ujawniona i ona jak Państwo wiedzą, pani Piwnik nie mogła jej rozwiązać, bo musiała pójść w kurę dla ministra, a obecnie siedzi przy panu Ziobro taki łysy miły pan Andrzej Kryże, który wskazywał. Raz mi się udało wejść do TVN-u na żywo, bo inaczej to nie ma sensu, tylko na żywo ma sens niestety z telewizji. Raz się udało i wtedy powiedziałem, że tuż po pseudoskazaniu pana Rzemka, Chimowej, no i tego Przybytelskiego, że to jest skazanie tych państwa, jest odpowiednikiem tego, jeśli by był wielki napad na bank, ukradziono, powiedzmy sobie, 10 walizek pieniędzy, a tylko przypadkiem zostało gdzieś tam 20 zł, tam 30 zł i ci ludzie, którzy te walizki gdzieś wyprowadzili, są sądzeni i skazani przez pana Andrzeja Kryże, przez niezawisły sąd Rzeczpospolitej Polskiej, za te drobne niedopatrzenia, które im wypadły z walizek. Tak wygląda obecna sytuacja sprawy FOS-u. I oczywiście pan Kryże dokładnie o tym wie, bo nie oskarża o nic. Bo on mógł dopaść, chociaż posadzić za to te dwie osoby, bo jakiś czas im się Rzemek i Chimowa siedzieli. Natomiast pan Przybyczelski, czyli mózg tego, Dariusz Titus, są trzy wersje, co się z nim teraz dzieje. On też niby został skazany. Ale są trzy wersje. Otóż prokurator Krzyżewski, ten Sandurga, który w sprawie tak zwanej afery paliwowej, która jest częścią tej sprawy, mówi, jest przekonany, że Przybyczelski wącha kwiatki od dołu. Dzielne dziennikarki prawicowe, jedna uważa, że pana, ja mam dowodu, że on siedzi na Rakowieckiej, a druga mówi, że z całą pewnością on wypoczywa sobie na Wyspach Dziewiczych. Więc są te trzy możliwości. Zapytałem kogoś znajomego w kancelarii obecnego prezydenta, która z tych trzech możliwości jest prawdziwa. Nie mamy odpowiedzi. Także o Dariuszu Tytusie, no nie wiem. W tamtym czasie, czyli w 91, był taki wysoki oficer Mossadu albo innych tam służb izraelskich. Teraz działa dalej w Polsce, taki nafta i gaz biznes prowadzi co roku. Otóż wtedy ten pan płakał marynarkę ministra Ejzymonta, ponieważ ci głupi tubylce nie chciały zrobić brazylijstwa. Chodzi o wymianę. Mianowicie POS formalnie miał handlować polskimi długami, które w tym czasie za dolara można było kupić za 11 centów dolara, za 13, jak ktoś był głupszy, a później nawet już jak to się rozwiązało, za 16. Dolara. Otóż nie wolno było tego formalnie robić. Ten pan Majman zaproponował, żeby zrobić swap. To znaczy, żeby Polska 4 miliardy dolarów brazylijskich długów wzięła, a Brazylia polskich. I to było zrobione przez pana majora, czy wtedy już pułkownika Jerzego Sawickiego. Ale ktoś, jakiś słuchow, akurat Sawickiego posadził do więzienia i ten człowiek, przedsiębiorca, który miał za ten Brazylian swap dostać 2,2% od sumy nominału. Proszę sobie przeliczyć, ile to jest. Płakał. Co oni tu zrobili? Jak to możliwe? No przecież taki dobry był interes. Więc te dziesiątki milionów dolarów powiedzieliście za kosmiczu. No sam pisał. Najważniejszą sprawą było to, że ktoś ustalił z Bankiem Światowym, powiedzmy, czy tam z innymi, stały kurs złotego do dolara. Na 10 tysięcy starych złotych. Wiem, o kto w Polsce o tych ustaleniach wiedział. Wiedział Alterowicz, Sawicki, Rosati, oczywiście wiedzieli nasze asy biznesu, to znaczy Rzemek, Przybyczelski, Chimowa, ktoś tam jeszcze, no na pewno, nie, Marzeł chyba dopiero później przyszedł do tego interesu.
Tak, chyba wiedział. Ale z legendarnych ludzi podziemia wiedział Stefan Kawalec. I Stefanowi, który był wtedy wiceministrem, mówiłem o tym, że w jakim banku londyńskim można odzyskać 200 milionów dolarów, które prezes stworzył. I on był tak zszokowany, że przychodzi jakiś facet i mówi mu w nazwę banku, jak odzyskać 200 milionów dolarów. Jakie były skutki? Mianowicie cała ta warszawka finansowa od razu wiedziała, nie, nie, z tym to nie można, bo on tutaj wysypuje takie jakieś tajemnice. Ta grupa wspomniana przed chwilą, kilku oficjalnie, a razem z oficerami GRU i oficerami Mossadu i tam jeszcze czegoś, powiedzmy kilkanaście osób, wiedziała, że jest taki dyktat strony postępowej, strony zachodniej, że za 10 tysięcy złotych masz jednego dolara, a za jednego dolara masz 10 tysięcy złotych. Ale tylko ta tajemniczona grupa przed chwilą wymieniona to wiedziała. Inni nie. Więc jeśli ktoś z nas poszedłby do banku i cokolwiek zamienił złotówkę na dolary czy drugą stronę, to wtedy to jest gra zwana w tym naiwnym towarzystwie PR-owskim grą rynkową. Ale normalni, poważni generałowie czy inni tam szpicle KGB, oni wiedzą, jaki ten plus będzie. I jeśli teraz prosta rzecz, o której nie wolno mówić żadnemu, znaczy żaden z przywódców partii politycznych nie przyjął tego do wiadomości. To rzecz jest bardzo prosta. Wyobraźmy sobie, że potrzebuje się nawet baksik. Dostaje od kolegi, pan wymienił babki chyba, prawda? 300 miliardów starych złotych, znaczy papier, że 300 miliardów starych złotych od NBQ dostaje pan, ci agenci, ewidentni agenci, Gąsiorowski, znaczy, pisali w książce, jak ukradliśmy księżyc, więc ta książka zaraz się wydaje. Tam 300, to było 300 miliardów złotych, są one gwarantowane przez Bank Polski, najpierw to UNBP, później PKO-NBP. I z tymi złotymi, tu się zaczyna prawdziwy oscylator. Z tymi złotymi jadę, to znaczy wysyłam do kumpli w bankach zachodnich, słowy, mam tutaj potwierdzenie, że państwo polskie gwarantuje mi te 300 miliardów starych złotych. I za to oni, jeśli to jest gwarantowane, to za ten papier dają takiemu oficerowi, powiedzmy pożyczkę na 25 milionów dolarów. Potem z tym papierkiem idzie znowu do banku tutejszego, do kolegów, mówi, popatrzcie, mam 25 milionów dolarów. A no to dobrze, to w takim razie pod te 25 milionów dolarów dajemy ci następną pożyczkę, zniszczmy teraz znowu 25 milionów tam tutejszych pieniędzy. I z tym papierem, wysyłamy ten papier właśnie faksem, bo wtedy nie było pewnie maili, na zachód. I tak ten oscylator gra. Czyli tym sposobem ta huśtawka powoduje coraz nowych papierów opartych na pierwszym papierze, który był gwarantowany, że wszystko jest gwarantowane i to jest elementarz, no oczywiście nie dla takich geniuszów biznesu jak pan Kawalec czy pan Balcerowicz, ale dla studentów drugiego czy trzeciego roku ekonomii na Zachodzie. Bo ci tutaj studiowali na tej tutejszej szkole i tam takich rzeczy, które są naprawdę tabu, nie uczą. My jako fizycy, bo tutaj fizykami, no nie znaliśmy tego. Natomiast opublikowano to Fizyka ta 285 w 2000 roku. Tym sposobem wykazano, tutaj przy pomocy całych szeregów, ale to nie jest konieczne do zrozumienia zasady, że jeśli w 90 roku, przypuśćmy, że mieliśmy tylko współczynnik inflacji w Polsce 80%, to jeśli wykonamy 12 pachnięć oscylatora, to wyższym sobie oscylator jest na rok 93 razy. Czyli jeśli to na początku, bo przypuśćmy, było 30, które zostali tam od NBP-u, panowie ci z południowych służb, 30 milionów dolarów, to po roku mają przebicie 93 czy 100 razy przy założeniu, że tylko 12 razy się wachną. Otóż to jest tylko dla tych, którzy wiedzą, czyli wymienione tam nazwiska. Więc cała afera Fozy polegała na, między innymi, nie na tym, że tam wykupywano prywatne jakieś tkaciki czy bańkwejdy, wykupywali po 11 centów dolara polskiego długu. Tylko na tym, że mając jakiekolwiek pieniądze, czy w dolarach, czy w złotych w Polsce, ci, którzy wiedzieli o tym dealu, to znaczy, że na jak długo, na ile lat jest stały kurs złoty-dolar, przy straszliwej inflacji w Polsce, a rzędu 8-5% w dolarze, no to mogli wykonać w ciągu roku to przebicie 100 razy.
Oczywiście fachowcy, którzy to potrafiali jeszcze przez ruble transferowe, bo oni potrafili jeszcze przez ruble, przez nieistniejące ziemniaki z Panamy podbić to przebicie do 1000 razy. Otóż to wszystko jest zabawa w liczbach, prawda? W świecie wirtualnym, tak? Nie. Dlatego, że jeśli mówiłem panu prezydentowi o tych 50 miliardach dolarów wtedy, w roku 1991, to po takich oscylacjach myśmy realnie stracili o wiele, wiele więcej. Przecież ci dwaj trójkowie, czyli Dubacik i Józio, no, oni pitolili na pianinę, prawda? I zaczynali no właśnie od tych tam 300 miliardów starych złotych, które dostali papierek na nie z banku. Przecież oni razem z Dziewulskim, który im to pomagał, od razu, to im się rypło szybko, po pół roku. I już wynieśli 500 milionów dolarów w cashu. Więc ci, którzy bezczelnie, jak to znaczy mając nerw, powiedzmy, jak Rzemek czy Przywieczewski, robili to na większą skalę i dłużej, ci mają teraz na Wyspach Dziewiczych, czy na Kajmanach, czy nie wiem tam, gdzie to się to ma, nie te nędzne 50 miliardów dolarów, o których mówiłem, pisałem do pana prezydenta w roku 90. O wiele, wiele więcej. I to, ta istota FOZ-u, czy Art B, Birnbaum, się nazywał ten oficer Art Birnbaum, który robił ten cały interes przez Gąsiorowskiego. Te rzeczy są opublikowane. Otóż nie interesowało to ani byłych ministrów sprawiedliwości, ani obecnego ministra sprawiedliwości, pana Ziobro. Nie interesowało to sądu karnego. Tutaj można powiedzieć, że Krzyżer musiał się trzymać tylko tego, gdzie miał dowody czarnego. A żeby zdobyć zeznania w tej sprawie, a to byłoby oczywiście wyrazy. Natomiast nie interesowało nikogo z przywódców partii politycznych. Nie zauważył istoty tego mechanizmu, tego prostego mechanizmu, że tylko ten, kto wie, jaki będzie stosunek złotego do dolara przez kilka lat, może zrobić ten biznes. I jednocześnie on musi być jednak w jakichś strukturach szpiegowskich, najlepiej sprawnych, czyli GRU, Mossad to są najsprawniejsze z tego, co wiem, bo z tego, co słyszałem od biznesmenów, no to znowu CIA jest o wiele słabsze przed tym. Więc nikt tym się nie zainteresował. No, niedługo się będziemy bać. Ta wiedza i bycie w służbach. Otóż również żadni, nikt z żurnalistów, żadnych telewizorów, czy radiów, czy czegoś takiego, nie wiem, nawet o tym telewizji nie mówmy, no zostawmy to. I to jest to pierwsze tabu, które, ponieważ ja jestem jako fizyk, który jest prosty, czyli uznaję w ogóle nie tego, co się mówili wcześniej, że prawda jest tylko jedna, nie ma żadnego widma praw, czy 8 praw, czy coś w rodzaju, jest jedna, to myśmy tą prawdę poznali i zaciętymi zębami przekazywali różnym służbom, głosom, AWG, czy tam różnym szefom partii. Natomiast, żeby to nie było, że to wtedy można było zrobić. Bo takie same proste wyliczenia, jeśli wiesz tylko człowieku, to jesteś z odpowiedniej gałęzi rodziny, służb, stąd na przykład teraz te kłótnie między służbami związanymi z Gazetą Wyborczą, a służbami związanymi, a tymi służbami, które stoją za panem Gazowatym. Gdzie są państwo, chodzi o gaz. Więc to są różne służby. To znaczy, nie wiem, czy różnych krajów, ale w roku 2000, kiedy już ten inflacja była o wiele mniejsza, ci, którzy wiedzieli, jaki będzie stosunek złotego do dolara, to mogli na tym mechanizmie zarobić dobra, czyli podwoić swoje pieniądze. Struktury szpiegowskie. Ja staram się, nigdy nie używam słowa służby, no bo komu nie służą poza sobą i tam swoim szefom. To nie jest służba, ale są różne struktury szpiegowskie, które już co najmniej od 1984, analizując dane finansowe, te służby południowe, amerykańskie i ruskie między sobą współpracowały. No to ciekawe to nie. Zdawały później mafię na podstawie oddzielnie GRU, a oddzielnie KGB, to już tylko był naturalny proces, który się zaczął w 1984. Dlatego tak istotny jest ten dokument o pierwszym fozie w Polsce, które mogą być Państwo pewni, że naprawdę służby związane z Ministerstwem Sprawiedliwości nie znajdą tego. To tylko muszą znaleźć amatorzy. Katolicy.